Cześć widzowie. W dzisiejszym odcinku w ramach przygotowania do kolejnej części o programie Quickload i wprowadzanych do niego parametrach pokażę Wam, jak dokładnie zmierzyć nie tylko średnicę, ale i całościowo profil lufy, czyli jej wymiar, który ona ma zarówno w bruzdach, czyli w tych częściach, nazwijmy to, głębszych, jak i w polach, czyli tych częściach, które są bardziej niejako wyciśnięte w stronę środka pocisku. Do tego celu będziemy potrzebowali ołowiany pocisk. Tak wygląda pocisk, który ja wykonałem po prostu przez oskubanie z koszulki zwykłego pocisku FMJ. Nie jest to najprzyjemniejsza i najłatwiejsza praca, ale daje się to zrobić. Najprościej jest to zrobić po prostu odcinając tutaj górną część, tą zawiniętą, jeżeli to jest FMJ taki z otwartym tyłem, a następnie wybijając ten ołowiony placek ze środka i następnie należy go młotkiem na kowadełku spłaszczyć, tak żeby on powiększył swoją średnicę do nieco większej niż średnica, niż oczekiwana, czy też spodziewana średnica bruzd w lufie, w bruzdach. Ja mój rozbiłem gdzieś tam do 9,925 mm, tak? Gdzieś tak między 9,2 i 9,3 i powstał mi taki zgrabny koreczek. I teraz to, co musimy zrobić, to chcemy określić, jeżeli sobie symbolicznie narysujemy naszą lufę, to jest nasza zewnętrzna część lufy, a tutaj mamy jej część wewnętrzną, która składa się, może ja najpierw sobie wrysuję taki okrąg, żeby mi było łatwiej to malować, i ta wewnętrzna część lufy składa się z bruzd i pól. Bruzda, czyli to, co jest zgłębione, i pole, czyli to, co jakby wystaje w stronę środka lufy. Tych bruzd i pól najczęściej jest 6, tutaj chyba 1, 2, 3, 4, 5. No tu akurat tak dziadowsko rysuję, że mi wyszło więcej, ale to akurat nie ma szczególnego znaczenia. I to, co chcemy w tym ćwiczeniu osiągnąć, chcemy zmierzyć zarówno średnicę, nazwijmy to, tego wewnętrznego okręgu, czyli średnicy w polach. To będzie jeden z wymiarów, które uzyskamy w wyniku takiego ćwiczenia, i drugi wymiar to będzie wymiar w bruzdach, czyli w tej poszerzonej części, czyli w tych wcięciach, tak? Tam gdzie jest lufa, jest głębiej nacięta gwintem. I teraz po co nam te wymiary są potrzebne? Otóż one nam są potrzebne po to, żeby wprowadzić je do programu Quickload, jeżeli chcemy uzyskiwać naprawdę tak precyzyjne jak to możliwe obliczenia. Ponieważ standardowo jakby domyślnie przydzielane parametry nie do końca muszą odpowiadać temu, co faktycznie reprezentuje wasza lufa. To jest oczywiście to ćwiczenie, które robimy, ono ma szczególne znaczenie dla pocisków ołowianych. Jeżeli chcecie odlewać własne pociski z ołowiu, to taki pomiar jest absolutnie niezbędny, żebyście wytworzyli pociski o parametrach dobrze współpracujących z lufą. Natomiast nawet jeżeli strzelacie z FMJ-a, to również posiadanie dokładnych informacji o wymiarach wewnętrznych lufy na pewno pomoże Wam w osiąganiu bardziej precyzyjnie dobranych naważek. I teraz jak to robimy? To jest nasza lufa zdemontowana z pistoletu. Tutaj mamy nasz pocisk ołowiowy. Ten proces się nazywa slugging, tak jak slug, tak jak ten ślimak taki, co wylazł ze skorupy. Bo ten ślimak musi nam w cudzysłowie prześlizgnąć się po wnętrzu tej lufy. I teraz to, co robimy, musimy lufę we wnętrzu nieco posmarować. Ja do tego celu użyję po prostu balistolu. Można też posmarować sam pocisk, jeżeli używacie takich sprayów różnych do broni, to czasami zauważyliście, że tutaj przy tym kapturku, przy tej dyszy, po odparowaniu się solwentu zostaje coś w rodzaju takiej wazeliny,
I to się również jak najbardziej doskonale nadaje do posmarowania takiego pocisku. Trzeba oczywiście pamiętać, żeby po robocie później tą lufę z tego tłuszczu wyczyścić, dlatego że przy strzelaniu nie jest to wam do niczego potrzebne. To chodzi tylko o to, żeby ten pocisk łatwiej ślizgał się tam po wnętrzu, kiedy już wciśnie się w bruzdy. I teraz to, co musimy zrobić, musimy sobie nasz testowy pocisk, zobaczmy sobie, jak on z tej strony przylega. No, dosyć ciasno i dokładnie o to nam chodziło. Wbijamy go sobie z tej strony. Staramy się go ułożyć możliwie równolegle, tak jak to możliwe tutaj w komorze nabojowej, w tym stożku przejściowym, który przechodzi nam w gwint, który w lufie się znajduje. I następnie za pomocą, no ja robię to za pomocą takiego, to jest chyba jesion, tak? Jesionowego patyka. Można to robić również przy pomocy czego to można robić? No można to robić jakimś mosiężnym prętem na przykład. Na pewno czymś, co jest bardziej miękkie od lufy, dlatego żebyście po prostu jej nie uszkodzili. I to, co ja w tej chwili zamierzam zrobić, muszę sobie moją lufę jeszcze na czymś ustawić, żeby jej nie uszkodzić. Ja używam do tego tekowego drewienka, kawałka podłogi. Stawiam sobie tutaj na tym wszystkim moją lufę. Przykładam mój drewniany przyrząd. I jeszcze muszę sięgnąć po młotek. Mamy młotek. I wygląda to następująco. I teraz, jak już zaczęliście stukać, to poczujecie w pewnym momencie, że ten drewniany kołek zaczyna się wam w ręku obracać. Nie możecie go, znaczy musicie go trzymać w taki możliwie luźny sposób, żeby nie uniemożliwiać mu tego ruchu, dlatego że on wtedy, no może nie zerwie się z gwintu, ale będzie może odwzorowanie tego gwintu mniej precyzyjne. I to jest pożądane zjawisko, dlatego że oznacza to, że wprowadziliśmy niniejszym pocisk w bruzdy lufy i on tam się obraca. I teraz jest jeszcze jeden ciekawy naukowy walor tego ćwiczenia, ponieważ wciskając pocisk w bruzdy, możecie poczuć, jakiej siły wymaga ta początkowa deformacja pocisku, kiedy formowane są na nim to odwzorowanie bruzd i on ze stożka przejściowego z komory wciskany jest w bruzdy, a o ile łatwiej później ten pocisk już się przesuwa. Zobaczcie, już teraz właściwie on sobie tam sunie, kręci się, zobaczcie, cyk, 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 cyk. I wyleciał. I to, co tutaj mamy niniejszym, to, co powstało, pozwólcie, że trochę tutaj uprzątnę, bo z lufy oczywiście w wyniku tarcia ołowiu o lufę wyleciały różne oleiste, czarne pozostałości. Ja spróbuję sobie to delikatnie wytrzeć. I teraz oczywiście z tym, co z tej lufy wypadło, należy obchodzić się ostrożnie, bo to jest oczywiście ołów, miękki materiał. Ale zobaczcie, jak ładnie zostały odwzorowane na tym kołku cały wzór lufy, który bruzd w lufie, który tam się znajduje. I teraz to, co musimy zrobić, tak naprawdę jedyną rzeczą, która pozostała nam do zrobienia, jest wzięcie suchmiarki. To może nie być takie łatwe i wymagać może to kilku prób, żeby dojść w tym do jakiejś wprawy. Musimy po prostu w miarę możliwości złapać dwa pola z dwóch stron suchmiarką i sobie zmierzyć, jaka jest średnica takiego pola. W moim przypadku, zaraz, bo teraz już jestem w bruździe. W moim przypadku średnica tego pola wynosi 9, praktycznie równe, a teraz już jestem w bruździe, praktycznie równe 9 mm. Natomiast zobaczmy, ile mamy w bruździe. W bruździe mamy 8,78. Czyli zobaczcie, nasz pomiar wygląda następująco. Tu mamy 9,0, tu mamy 8,78. I teraz znając te parametry,
Możemy sobie tak. Mamy oczywiście średnicę, średnicę zewnętrzną, średnicę w bruzdach, którą możemy sobie bezpośrednio wprowadzić do programu Quick Load. Ona ma zasadnicze znaczenie dla obliczeń ciśnienia. Tam jest również taki parametr, który mówi o polu przekroju lufy. To jest nieco bardziej skomplikowane, dlatego że tutaj musicie sobie wtedy ze wzorów na wycinek koła, z wzoru na wycinek powierzchni koła musicie sobie powyliczać ile i poodejmować odpowiednio tutaj te pola pól, tak należy nazwać, i możecie sobie obliczyć całkowite pole przekroju lufy i wprowadzić go do programu po to, żeby uzyskiwać precyzyjniejsze obliczenia. Natomiast tak jak sami widzicie, sam proces pomiaru jest dosyć trywialny i tak naprawdę jest on dosyć bezpieczny przy założeniu, że nie zrobicie nic głupiego. A mianowicie ja wczoraj stwierdziłem, no, że skoro strzelając przez lufę przepychane są pociski w pełnym płaszczu, czyli FMJ-y, wpadłem na genialny pomysł, że przepchnę sobie przez lufę pocisk w płaszczu. I był to bardzo zły pomysł, dlatego że przy okazji dowiedziałem się, jak trudno z lufy wydobyć jest zakleszczony pełnopłaszczowy pocisk. On oczywiście mojej lufie żadnej krzywdy nie zrobił, dlatego że ten zewnętrzny materiał płaszcza jest stosunkowo miękki i podobnie jak w przypadku tego ołowianego korka, również używałem miękkich narzędzi, żeby go stamtąd wyciągnąć, czyli kołka drewnianego i mosiężnego pręta, więc nie popsułem lufy na całe szczęście. Natomiast no, doświadczenie przebijania się z nim przez lufę, bo oczywiście jeżeli on już mi wszedł w bruzdy, to wolno go usuwać no, w miarę możliwości, jeżeli w ogóle jeszcze lufa to zniesie, tak? Jeżeli jest uszkodzona w czasie strzału, to może być różnie, tak? Ale w przypadku po prostu włożenia go do lufy od strony komory, no ja muszę go przebić w kierunku wylotu, czyli muszę przejść całą drogę od komory aż do korony i zapewniam was, że było to niełatwe, sporo się przy tym nakląłem i stukałem się mocno w głowę, co też przyszło mi do głowy, żeby to zrobić. Także jak widzicie, ludzie miewają różne głupie pomysły, fajnie o nich posłuchać, niekoniecznie polecam, żeby ten akurat eksperyment z FMJ-em w moim wykonaniu naśladować. Natomiast jeżeli chcecie dokładnie dowiedzieć się, jak wygląda profil, jak wygląda przekrój i wymiary waszej lufy od wewnątrz, to możecie sobie taki eksperyment zrobić. W szczególności, jeżeli lejecie pociski z ołowiu, to taka wiedza na pewno pomoże wam robić lepszą amunicję. Na razie, cześć.